Punkt K o współrzędnych 2 i 2 jest wierzchołkiem trójkąta równoramiennego KLM, w którym KM równa się LM. Odcinek MN jest wysokością trójkąta i N ma współrzędne 4 i 3. Zatem mamy znaleźć współrzędne punktu L. Przygotowałem do tego zadania rysunek poglądowy. Czyli zobaczmy, KM równa się LM, czyli jest to trójkąt równoramienny o bokach ML, i mk tej samej długości i dodatkowo mn jest wysokością i n ma współrzędne 4,3. Natomiast k, jak wcześniej mówiłem, ma współrzędne 2 i 2. Naszym zadaniem jest znaleźć współrzędne punktu L. Ja współrzędne punktu L oznaczam jako x i y. I tutaj skorzystamy ze wzoru na środek odcinka. Czyli nasz środek odcinka, czyli nasze n, może być policzone jako suma skrajnych współrzędnych podzielona na 2. Czyli u nas 2 plus x na 2 daje pierwszą spółrzeną, czyli 4 i później mamy 2 plus y na 2 daje nam 3. Tutaj mnożę przez 2 stronami, tutaj mnożę przez 2 stronami i co będziemy mieli? Będziemy mieli 2 plus x równa się 8, czyli x równa się 6. I pod spodem będziemy mieli 2 plus y równa się 2 razy 3, czyli 6 czyli y równa się 6 odjąć 2, czyli 4. Nasz y to 4. Zobaczmy, czyli nasz punkt L ma współrzędne na x 6, na y 4. Poszukajmy takiej odpowiedzi. Jest to odpowiedź B.